Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, tak jak obiecałem, rozpoczynamy sobie kolejną turę. 5000. Na razie bym nic nie chciał naprawiać i tracić pieniążków. Może potem. Chciałbym sobie za to pogadać z Wenecją, ponieważ Wenecja, no... Ty jesteś dla mnie niechętnie nastawiony, a ja bym ci, stary, zaproponował umowę handlową i może prawo przemarszu ci dam na 10 tur. Co byś ty na to powiedział? No i mamy. Mają prawo przemarszu, mój ojcze silna dobrobyt, Wenecja jest dosyć silna, więc nie wiem, czy mam się bać Wenecji, czy mam uważać ją jako po prostu, moi drodzy, nie wiem, sprzymierzeńca mniej więcej, tak można to nazwać. Dobra. Zobaczymy, co zrobią ci buntownicy. Tutaj jest wszystko git, majonez. Mam 5000, może za to coś bym w Sztokholmie postawił, bo by mi się na pewno przydało. Tutaj coś, ten deseń. Tutaj nie mogę nic rozbudować. Żeby polepszyć życie w tym Sztokholmie, to mogę chociaż naprawić za 88. Tutaj nie chcę. Tutaj mamy nowe miasteczko. Dobra. Zostało mi 1700. No, spieprzyłem sprawę, ale zróbmy sobie kolejną turę. Ja liczę na to, tu jest nawet potężna flota Osmanów chyba i armia. Ja liczę na to, że dojdzie do konfliktu pomiędzy Austrią, moi drodzy, a Wenecją. Z Austrią będę prowadzić wojnę tak czy inaczej, więc muszę uważać dyplomatycznie na to, z kim się przyjaźnię, na to, moi kochani, o właśnie, ale mnie zrajdował Ham. Dobra, najazdy wroga, tak? Tylko tyle mi chcesz powiedzieć i skonstruowano budynek w Brandenburgii. Dobrze, to jeszcze, okej, czyli tak, wkurwieni jesteście na maksa. Zbierzmy armię. Jeszcze jakieś rozkazy? Nikt nas nie pokona. Dobij mi to. Triumfujemy. Marsz naprzód. Słabo, bo nie wrócisz do... Kołnierze, szkoda. Dobrze, poczekamy sobie. Mam 5900. Muszę jeszcze jedną turę teraz zrobić bez wydawania pieniążków, żeby ulepszyć sobie Istanbul do wartości, w jakiej bym go chciał mieć. Tutaj oczywiście po prostu zacznę, przeszkolę po prostu grenadierów królewskich. No może nie królewskich, ale po prostu grenadierów sobie przeszkolę. Super. Wyjmę tych grenadierów z mojej stolicy. Tutaj z Aten, stolicy mojej w Grecji. No i tutaj będziemy się zaraz stąd wynosić, tylko to tu by się przydało później coś rozbudować. Dobra, nieważne. Tutaj pobiłem do Brandenburgii, nie wrócę. Szwecja jest tak nastawiona do mnie 2 na 10. Przydałoby się tutaj coś super rozbudować. Tylko się zastanawiam, co. To kosztuje 3000, to jest za dużo. Będę o tym musiał pomyśleć, ale na razie chcę zrobić za 8000, moi drodzy, w Stambule, przepraszam. No ja to mówię na to Istanbul po prostu. W Stambule muszę zrobić lepsze te mury, prawda? To mi się na pewno przyda na 100%. Ponieważ, moi drodzy, będę potrzebował lepszej obrony przed najeźdźcami. Oni będą atakować na pewno. Mnie skonstruowano budynek, dziękuję, list z żądaniami, nie interesuje mnie to, strajk robotników. Dobra, panie, tu płacisz podatki, jesteś mega szczęśliwy, ulepsz mi to, to potrwa 6 tur, no ale trudno. To mi napraw, to mi zrób. Dobra, mam 2000 jeszcze golda. Mam 2010, a to kosztuje 2000 i nie mogę tego zrobić. Wielki arsenał. Granaty artyleryjskie. Technologia jest wymagana do budowy. Reforma zarządzania flotą. O, proszę, ulepsz mi na przykład to. Chociaż tu jesteście szczęśliwi, jak będziecie płacić podatki. To jesteście też szczęśliwi, więc płaccie podatki w tym Sztokholmie, kurczę. Brandenburgio. Jesteś szczęśliwa? Jak płacisz podatki, nie jesteś szczęśliwa. Przeczekamy troszeczkę twój młodzieńczy okres buntu, że tak mogę powiedzieć. A, nie mogę nic poulepszać. Zatem zajmę się formowaniem tutaj, dokładaniem dywizji, konkretnie w moje oddziały piechoty liniowej, żeby były na poziomie 120 żołnierzy, prawda? Z tego co widzę, wygląda to bardzo fajnie i bardzo ładnie. Będę musiał ponaprawiać te rzeczy.
Wenecją jestem mniej więcej dogadany. Tutaj naprawiamy i będzie organizacja, teraz kolejna organizacja jednostek. No musicie mi wybaczyć. Nie umiem tego łączyć, wiecie? Tak jakoś jednym klawiszem czy coś. Aha. No fajnie to wygląda. Na razie. Super. No ciebie bym chciał do ten. Ciebie bym chciał, bracie, ulepszyć, ale ty nie dajesz rady. Dobra, no w Atenach stoimy i jest dobrze. Czyli no mi się to podoba. Czy mógłbym jeszcze zacząć z kimś handlować? Imperium Osmańskie, Hiszpania jest moim wrogiem, tak? Sojusznicy, Genua i Francja, wojna ze wszystkimi. Jakbym chciał z tobą podpisać pokój? Proponuj pokój za umowę handlową, tak, Osmanie? Podpisano porozumienie pokojowe z tym krajem. Przyszłość pokazać, czy to tylko chwilowy, czy długotrwały pokój. Super. Wy macie ze wszystkim wojny, a ja mam z wami pokój. I mam jeszcze umowę handlową. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. To było dobre bardzo posunięcie. Ale nie wiem, czy w tym momencie będzie mi potrzebne, kurde, teraz te umocnienia. Na pewno będą, więc weźmy sobie tą artylerię konną. Piechotę liniową czy coś. Nie no, na razie sobie skończę turę. Mamy pokój z Osmanami. Ciekawe. Fajnie to wygląda, naprawdę. Udało mi się podpisać z nimi pokój. I mogę teraz zwiększyć wpływy gotówki, na pewno. Mogę sobie ulepszać miasta, przetrenować armię. Tylko bardzo mnie boli to, że jedna armia musi zostać w Atenach. A postęp technologiczny, dziękuję. Raport budowy, dzięki. Postęp technologiczny, dzięki. Nowy przedmiot, super. Plus 2 do zadowolenia, klasy niższe. To jeszcze jedna tura w Krakowie, w Grodno. No, 3 badają ośrodki, więc... Szwedzie, ty już nie jesteś zdenerwowany. Tu się to ulepsza. Mhm. Mam 9 tysięcy, może warto zainwestować w tej... To właśnie naprawić, o to chodzi, kumplu, o to chodzi. Te porty, tutaj szukam po prostu rzeczy, które mogę... sobie ulepszyć. 1500, dawaj, ulepszamy. Trzeba zacząć tutaj po prostu działać, prawda? Trzeba ci tutaj troszeczkę pomóc, kumplu, jeżeli chodzi o ulepszenia osad. I spukaliśmy się z pieniędzy. Trzeba zacząć rozbudowę mojego państwa pod względem gospodarczym. To mam. To mi się uda. To mi się nie uda. Dobra. Istanbul jest bezpieczny. Na razie. Za niedługo będę musiał jakoś przeorganizować tą armię. Czyli tego generała chciałbym stąd zabrać na 100%. Chciałbym zabrać stąd grenadierów, bo tym się nie przydadzą. No i oni są wkurzeni tutaj w Grecji. Dopiero za jedną turę będzie sąd. Boże, co ja zrobiłem? Nie, dlaczego? Ale jestem głupi. Dobra, wycofamy mojego generała i tych. Mam nadzieję, że się będziecie mniej denerwować, jak ich wycofam. Tu wyślemy wsparcie, tu zostanie milicja sama. No, i tak może być, szczerze. Na razie tyle oddziałów, tutaj mam potężną armię polską. Tylko będę musiał sprawdzić, co z tą Brandenburgią. No teraz wydałem 10 tysięcy praktycznie na Skandynawię i Finlandię, żeby tam poulepszać niektóre rzeczy. W Warszawie mam multum rzeczy do ulepszenia, to też jest top priority, bo jest to moja stolica. Musi być zawsze, tak jakby to powiedzieć, na czasie i zawsze do przodu. Technologia militarna, ostrzał szeregami, super, założono nowe miasto. Tutaj dlaczego? Zmarł. Założono nowy port, świetnie, port handlowy. Port kupiecki. Pieniążki już idą do góry. Da mi to zamożność w regionie, prestiż państwa, umożliwia badania. Tego nie mogę. Dochody w regionie, może na razie nie. Zadowolenie klasy średnie, napraw. Napraw, bo najechane było. Zrób. 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 Ktoś mnie napadł. Tutaj mi rozjechali pół świata, pół kraju, przepraszam. Uświata mi raz. Napraw. Napraw i napraw. Dobrze, i spłukałem się z pieniążków. Teraz tak bardzo, bardzo. Zadowolenie klasy średniej, robimy to.
Represja w regionie. Dawaj. Ale wy... Nie, nie możecie jeszcze płacić. Gdy się dobudują te rzeczy, to będziecie płacić. Jak wszyscy. To jest okej. Okay. Szwecja została po prostu ponaprawiana. Super sprawa. Ze Szwecja już płaci podatki. Czy jestem z tego bardzo dumny, dlatego mam taki wielki dochód. Wenecjo, mam nadzieję, że będziesz do mnie naprawdę miło nastawiona. Tutaj jest ta armia, która jeszcze no, pozostawia wiele do życzenia, ale... czy jakbym wyjął stąd dwa oddziały kawalerii, czy byście się wkurzyli? Nie wkurzycie się, więc ja dosyłam je do tego pana. Fakt, że są słabe, no ale armię muszę cofnąć na północ. Będę musiał sobie względem dyplomacji dobrać naprawdę bardzo dobrze przeciwnika. Austriacy mają sojusz z Hanowerem, Niderlandami, rzecz no, z nami, z Rosją i z Wielką Brytanią, w trakcie wojny z Imperium, Francją, Hiszpanią, piratami. A z kim Dania ma sojusz? Chciałbym się dowiedzieć o tym. Na pewno ze mną chyba, tak? Gdzie jest Dania? Jest tutaj. Przyjaźń. Okej, czyli handlujemy i mamy sojusz, tak? W trakcie wojny z piratami. Czyli ma sojusz Rosja, Rzeczpospolita i Hanower. Właśnie, widzicie, a Hanower mógłby chcieć wesprzeć... Mógłby chcieć wesprzeć na przykład moich przeciwników, nie? Znaczy mnie mógłby wesprzeć, znaczy wesprzeć Danię w wojnie przeciwko mnie. A później do Hanoweru dołączyłaby Austria i byłbym w dupie. No, jeszcze podatków mi tutaj nie popłacicie, ale zaraz się porobią te rzeczy w ciągu paru tur i sobie damy radę. Na razie to jest tak, zarabianie pieniędzy i szybkie wydawanie ich, zarabianie pieniędzy i szybkie wydawanie ich na ulepszenie moich osad i ogarnięcie tutaj wszystkiego. Osmanie nie są, mi się wydaje, tak głupi, żeby atakować mnie cały czas, żeby teraz mnie zaatakować jeszcze jak w Istambule będę miał lepsze mury i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, by byli tak głupi, chociaż rajd na Osmanów mógłby mi przynieść naprawdę bardzo duży plus. Rekrutacja agenta. Gdzieś zrekrutowałem agenta? Tutaj. Kim ty jesteś? Jesteś... Szpiegiem chyba, tak? Tak, szpiegiem, dobrze. Wyślijmy cię w głąb Europy. Mhm. Szwedzi są już mega zadowoleni. Szanuję to bardzo mocno. Brandenburgia już jest coraz bardziej zadowolona. Szlachta się wkurza, ale w dupie z tą szlachtą. Wszystko naprawiłem, więc super. Port handlowy, wszystko będzie działać, panowie, no nareszcie. Nareszcie coś się zaczyna dziać w tej, kurde, mojej Polsce. Nareszcie wchodzimy po prostu na poziom, jakiś większy poziom po prostu. Naprawione nowe miasto, warsztat hutniczy, dajmy spokój. Na razie z warsztatem hutniczym, bo nie jest mi na razie w ogóle potrzebny. Sztokholm by się przydało troszeczkę podnieść na duchu. Obserwatorium Królewskie, czy to... Może obserwatorium sobie zróbmy, Sztokholm sobie rozbudujmy tak troszkę. Później Warszawę będę musiał rozbudować. No, teraz się skupię na Warszawie, bo do Brandenburgii będą musiały napływać posiłki. I to naprawdę, naprawdę będą musiały szybko napływać. Tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, to mogę. Nie, nie mogę, nie mam tyle pieniędzy, ajajaj, ciebie mogę za to, więc dawaj. Super, to sobie naprawimy. Trzy razy działo i się zastanawiałem nad wojną z Wenecją, ale Wenecja jest dosyć potężna. Wenecja jest potężna. Czyż chciałbym ruszyć na Rosję? Może bym chciał, może bym nie chciał. Lecz boję się tak zostawić tej Europy takiej pustej. Boję się tą Europę zostawić taką pustą i po prostu ruszyć na ruskich, bo fakt, że jakbym podbił ruskich, to bym był po prostu praktycznie już bogiem wszystkiego i miałbym miliony surowców. Znaczy, może nawet nie surowców, ale pieniądze z handlu by były naprawdę pięciokrotnie większe niż mam teraz. Jak mam na przykład przychód 8 tysięcy, to miałbym przychód, nie wiem, z 20. I mógłbym po prostu być tak zaawansowany ze wszystkim, że łojejku. Nowe wybory, zero. Same plusy, plus zero. Minister marynarki też plus zero. Dlaczego? Plus 0, plus 0, plus 0. Kogo dostanę? Plus 12. Świetnie. Plus 0. Nie mogę zwolnić tego ministra. Dobra. Będzie. Udało się. Mam 9 tysięcy. Warszawo nadchodzę. Warszawo, ciebie trzeba naprawdę rozbudować.
Represje w regionie mi nie są zbytnio potrzebne, więc może postawmy sobie tutaj infrastrukturkę. Nie mogę. Mogę, kurde, super. Więc róbmy to. Prusy da mi coś dochód. Zadowolenie, klasy średnie. Cztery tysiące. Mam 3900. Sankt Petersburg. Ja czemu ja na Sankt Petersburg mówię ten? Czemu ja na to mówię, moi kochani, Sztokholm? Nie wiem. Chciałbym bardzo wiedzieć, co się dzieje w rejonie tutaj osmańskim. Dlaczego nie możesz tędy przejść? Musiałbyś wejść tu i tu. Okej, dobra, rozumiem. Czy tutaj muszę coś ponaprawiać? O proszę. Da radę. Napraw. No tutaj byłem rajdowany, więc nawet te porty będę musiał naprawiać. O, właśnie o ciebie chodzi też. Mogę wyrabować księdza? Szkoła kościelna. Grenadierów mi proszę stąd wyjąć. I działo. To też mi nie będzie potrzebne. Dobra. I zostawiamy tyle piechoty liniowej. Zbierzmy te oddziały ze sobą. Dobra, nie ruszycie się, szkoda. To będę musiał rozbudować. No i na razie mamy pokój, nie mamy wojny ze żadnym z państw. Powiem szczerze, że zajęcie, powiem wam tak, Kopenhagi by mi dało bardzo dużo, jeżeli o to chodzi. Bo dostałbym naprawdę tutaj piękne porty handlowe i wszystko. Jejku, ile mam tu portów i w ogóle, Kopenhago. Zwiększyłoby to mój naprawdę dochód. Tylko nie mam czym. Tu jest jedna tura, czyli po tej turze będziecie szczęśliwi. Tu jest jedna tura. Dobra, zobaczmy w takim bądź układzie te jedne tury. Nie wiem też, czy szykować się na wojnę z Austrią. Bo z tego, co widzę, to Austria ma wojnę z Hiszpanią i Austria ma wojnę z Francją. Nie wiem, jak ta wojna przebiega. Austria jest dosyć silna, więc nie chciałbym jej też tutaj prowokować. No i z jednej strony ciągle rośnie zagrożenie ze strony Osmanów i Rosjan, prawda? No na pewno. Pieniążki pięknie płyną, bo mamy te umowy handlowe, proszę bardzo, 10 tysięcy, technologia militarna. Ziomek, wyszukaliście mi ostrzał szeregami, świetnie. Chciałbym po prostu zacząć rozbudowywać też tutaj w pewnym sensie jakieś... Nie wiem, no tutaj idziecie jak burza, jeżeli chodzi o technologie wojskowe, ale tutaj w Krakowie badasz to, prawda? No, badaj te świdry, zobaczymy, jak to będzie. Państwo pokonane, Portugalia, wow, czyli chyba... Wow. Już się zaczynają wykruszać państwa. Założone nowe miasto w Norwegii, tutaj, tak? Trondheim. Ciekawe. Co jest dla dyliżansów, sobie postawmy. W Sztokholmie to chcę ulepszyć, bo tutaj będę na pewno ogarniał więcej. W Istambule za jedną turę mam ulepszenia, więc ta armia może zostać w 100%. Infrastrukturę może podniosę dopiero na Bułgarii. No, dobra, te armie się przegrupowały. Tutaj miałbym armię, żeby zaatakować Austrię od południa. Miałbym armię. I mógłbym to zrobić, ale jestem w kropce. Jestem w kolejnej kropce, bo się cholernie boję zaatakować Austriaków. Tutaj mają dosyć, no, mają potężną, będą mieli obronę. Austria toczy wojnę z kimś. Mam nadzieję, że toczy wojnę z kimś. O, proszę bardzo, Niderlandy. Czyżby Austria zaczynała przegrywać? Ciekawe. Austria. Hiszpania, piraci. Ciekawe, czyli Niderlandy torczą tak jakby wojnę z, nie wiem, kurde, z kim. No powiem tak, mega ciekawie, nie? Że oni zajęli, kurde, Monachium. Mega ciekawe, naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Pięknie poszły rozbudowy. Mamy działa razy 3, więc tu sobie mogę na to pozwolić. Dlaczego? Aha, bo znowu nie mam pieniędzy. Dobra, weź to usuń. Zwerbujemy kolejny oddział od zera.
Nie mam kasy. No i teraz widzicie, kampania utknęła tak jakby w martwym punkcie, bo ja całkowicie nie wiem, co mam zrobić teraz. Więc w tym momencie muszą wejść do akcji widzowie i napisać mi kałach. Atak na Austrię będzie dobry, dlatego. Albo kałach, zaatakuj lepiej ruskich, kałach, zaatakuj Austrię, albo rusz na Danię, zrób to, zrób tamto, stary, wiesz, i tak dalej. Rekrutacja agenta, tutaj oczywiście, tak? No to oczywiście, my friend, lecimy sobie tutaj nawracać, mimo że katolicyzm tutaj level hard, to... Super, tego miasta na razie nie muszę rozbudowywać. Istanbul jest bardzo ważny dla mnie. Ulepszone uzbrojenie, świetnie. Otacza mały pierścień, otacza miasto pierścieniem Forter, ochroniony przed szturmem nieprzyjaciela. Łojejku, to jest świetnie. Fortem, przepraszam. Forter, Boże, ale no... Dobre to było. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No, tutaj są osmańskie ziemie i w tych osmańskich ziemiach czeka na mnie dużo wrogów i przeciwników. Jednocześnie wojna z Osmanami mogłaby być, no, mogła, byłaby na pewno dosyć ciężka. Proszę naprawę tego portu. Portu. Troszeczkę tutaj dodamy, chociaż w sumie może ulepszmy sobie to. Brandenburgia taka szczęśliwa 2 na 10, ale mogą płacić podatki i to szanuję. Werbunku nie mam, wiecie co? W tym momencie zrobię sobie save'a i będę czekał na wasze rady, co robić dalej. No, podbiliśmy tutaj Prusy, dużo nie zrobiliśmy, podbiliśmy w sumie całą Szwecję, Stambuł jest nasz. Będę czekał na wasze komentarze, co sądzicie, co powinienem teraz zrobić. Żegnam się z wami. Take care.